Proszę Państwa, zobaczyć znaczy uwierzyć. Redakcja Raport Wojsko Technika Obronność była świadkiem pokazu na jednym z poligonów na południu Polski skuteczności działania inteligentnej zapory przeciwpancernej, którą skonstruowała i której producentem jest bydgoska Belma. Co to jest ta inteligentna zapora przeciwpancerna? Zobaczycie Państwo oczywiście na filmie, ale chcę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę wszystko zaczyna się od takiego cylindra jak ta gaśnica. Wyobraźmy sobie, że to jest właśnie to, o czym mówimy. Coś takiego nazywa się tulipan. W środku jest materiał wybuchowy i w środku jest wkładka, eksplozja materiału wybuchowego zawartego w tym cylindrze wyrzuca w tę wkładkę z taką ogromną prędkością, że przebija blachę, przebija 6 centymetrów stali. Czyli gdyby na drodze tego strzału znalazł się pojazd pancerny osłonięty blachą 6-centymetrową, na pewno zostałby przebity, unieruchomiony i zniszczony. To coś jest własnością Belmy bydgoskiej i nazywa się tulipa. Nadto, proszę Państwa, żeby zatrzymać kolumnę pancerną, której towarzyszą żołnierze spieszeni lub podążający na tych pojazdach, z przodu jest taki krążek, który zawiera mnóstwo kulek stalowych, wolframowych, jaki ktokolwiek sobie wyobrazi. Proszę Państwa, to się ustawia na trójnogu i to może być inicjowane za pomocą kilku różnych automatycznych zapalników. I to jest własność bydgoskiej Belmy, która zgłasza, że jest gotowa dostarczyć ten właśnie najtańszy sposób, najtańsze oręże, najtańsze narzędzie do radzenia sobie z niespodziewanym atakiem wojsk zmechanizowanym do wszystkich formacji Wojska Polskiego Obrony Terytorialnej. Bydgoska Belma ma ten produkt gotowy, jest zainteresowana tym, żeby ten produkt dostarczyć nie tylko polskim, ale może innym zainteresowanym zagranicznym siłom zbrojnym. Widzieliśmy, działa, proszę Państwa, i zaręczam Państwu, że to jest najskuteczniejszy i najtańszy sposób zatrzymania ewentualnego intruza uzbrojonego w broń pancerną wszelkiego typu, czy to są transportery, czołgi, i działa, naprawdę działa, ponieważ widzieliśmy to na poligonie. Teraz, jakie to ma znaczenie? No ma znaczenie takie, że tworząc różnorakie narzędzia walki, warto pomyśleć, że takie rozwiązanie, ten właśnie penetrator formowany metodą wybuchową, ma jeszcze jedną zaletę, że to tak szybko atakuje i z tak małej odległości atakuje pojazdy pancerne, że nawet pojazd pancerny wyposażony w system aktywnej obrony nie zdąży zareagować. Przynajmniej na ten moment. Być może będą doskonalone, ale gwarantuję, że to jest najtańszy i najskuteczniejszy sposób w tej chwili zatrzymania jakiegokolwiek intruza agresora. Warto się nad tym wszystkim zastanowić. Warto zobaczyć to, co zarejestrowały nasze kamery.